pełni identyfikujemy się z planem odpowiedzialnego rozwoju, czyli wspieramy te wszystkie działania naszego rządu, które prowadzą do powrotu wiary polskiego przedsiębiorcy w to, że może budować również w wysokich technologiach rozwiązania, które będą akceptowalne nawet przez bogatych na świecie, że może budować coś, co właśnie będzie mogło być eksportowane. No i ten rok pod tym względem jest dla nas niezwykle obiecujący w sektorze bankowym, bo wspólnie z IBM-em, i to też jest przykład i tutaj wykorzystam okazję, żeby podziękować tym wszystkim zarządzającym w IBM-ie, którzy dostrzegli, że tutaj w Polsce, w dziedzinie, która wydawała się być niemożliwą ze względu na naszą historię, na nasze doświadczenia, na naszą edukację, żeby zbudować aplikacje, które będą w najbardziej wymagającej, jeżeli chodzi o informatykę, w najbardziej wymagającym sektorze, jeżeli chodzi o świat, również w sektorze finansowym, będzie to konkurencyjne i to, że oni to dostrzegli, że my razem zaczynamy realizować projekty i wiem, że dzisiaj pracujemy nad już kolejnymi pomysłami, by razem sprzedać, by razem to robić, że nawet zasoby IBM-a będą dla nas dostępne, jeżeli chodzi o usługi, to jest wielkie osiągnięcie. Marzyłem o tym kilkadziesiąt lat i to jest też przykład, że firmy zarabiające kilkanaście miliardów dolarów, mówię o net proficie, zaczynają się zmieniać, bo zaczynałem naszą konferencję dziękując właśnie przedstawicielom IBM-a za ten wybór i wiem, że oni są bardzo zadowoleni, bo ze względu na naszą jakość i konkurencyjność, więc dziękując im za to też zachęcam, byśmy patrzyli szerzej, bo na razie mówimy tutaj o rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, troszkę raczkujemy na zachodzie, ale myślę, że pociągną nas i to jest dla tych firm nowa jakość, bo zwykle te firmy przychodziły z produktem amerykańskim, z produktem rynków dojrzałych, w sumie nie dając szansy, biorąc pod uwagę ich potęgę sieci, również sprzedażowej, nie dając szansy takim jak my. To zaczyna się zmieniać i to jest dzisiaj moim zdaniem przewaga IBM-a nad innymi potężnymi graczami, bo oni nawet ze względu na konkurencyjność mają często podobne aplikacje, więc ze zrozumiałych względów nie mogą z nami bezpośrednio współpracować. Także to się mocno wpisuje w plan pana premiera Morawieckiego. No i samodzielnie też skutecznie sprzedaliśmy tę naszą platformę internetową, Customer Banking Platform, do kilku krajów. Budujemy tam mozolnie zespoły, które będą świadczyły usługi, bo to nie jest tak, że w każdym miejscu mamy już ludzi przygotowanych, musimy umieć wyszkolić tych ludzi, te projekty są trudne, zdobywamy pierwsze referencje, to jest Wietnam, to jest Gruzja, to są Czechy i jestem z tego bardzo dumny, bo czekałem na to dwadzieścia kilka lat.